Co powinna wiedzieć każda ofiara narcyza? Witaj w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o czymś niezwykle ważnym, co każda ofiara narcyza powinna wiedzieć. Jeśli kiedykolwiek, droga ofiaro, dlatego mówię ona, czułaś się manipulowana, gaszona emocjonalnie, jeśli zastanawiałaś się, dlaczego ciągle czujesz się winna, pomimo że starasz się ze wszystkich sił, to ten odcinek jest dla Ciebie. Ten odcinek jest dla każdego, bez względu na płeć czy kolor skóry. Mówię ona, bo kieruję go jako do ofiary. Narcyzm to toksyczny wzorzec relacji, w którym jedna strona zawsze czerpie korzyści kosztem tej drugiej strony. W takich relacjach najczęściej osoba narcystyczna manipuluje partnerem, sprawiając, że ofiara zaczyna tracić poczucie własnej wartości i zaczyna wątpić w swoje emocje i swoje osądy. To nie jest Twoja wina. Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć, to fakt, że to nie jest Twoja wina. Narcyzi są mistrzami manipulacji. Potrafią tak sprytnie przeplatać komplementy z krytyką, że ofiara zaczyna wątpić we własną wartość. To zjawisko nazywa się gaslightingiem, podważanie rzeczywistości drugiej osoby w taki sposób, że zaczyna ona kwestionować własne postrzeganie i własne emocje. Narcyz winą za wszystko obarcza Ciebie, ale to tylko część jego gry. Nie jesteś odpowiedzialna, droga ofiaro, za jego zachowanie. Narcyz celowo wybiera osoby empatyczne, wrażliwe, bo wie, że takie osoby potrafią przejmować się innymi i często biorą na siebie zbyt wiele winy. Granice są kluczowe. Musisz wiedzieć, że granice są Twoim największym sprzymierzeńcem. Narcyzi nie szanują cudzych granic. Oni widzą je jako przeszkody, które trzeba złamać. Musisz nauczyć się mówić nie. Nawet jeśli wydaje Ci się to trudne, im bardziej jesteś w stanie wytyczyć te granice, tym trudniej będzie narcyzowi Cię manipulować. Oczywiście, będzie próbował, może grozić, obrażać się, stosować szantaż emocjonalny, ale każda wytyczona granica da Ci więcej siły. Nie zmienisz go. To, co jest chyba najtrudniejsze do zaakceptowania, to fakt, że Ty nie możesz zmienić narcyzia. Narcyza. Narcyzi rzadko się zmieniają, ponieważ nie widzą swoich zachowań jako problematycznych. Zawsze znajdą sposób, aby winę przerzucić na innych. Często ofiary narcyzów trzymają się relacji, wierząc, że miłość lub wytrwałość zmieni tę osobę. Ale niestety, narcyz nie szuka zmiany, on szuka kontroli i manipulacji. Najważniejsze, co możesz zrobić, to skoncentruj się na sobie, na swoim zdrowiu, emocjach, odzyskaniu własnej wartości. Narcyz nie zmieni się, ale Ty możesz uwolnić się z tej destrukcyjnej relacji i odzyskać swoje życie. Szukaj wsparcia. Często ofiary narcyzów czują się osamotnione, zagubione, bezradne. Narcyz potrafi izolować swoje ofiary, co tylko pogłębia ich poczucie bezradności. Dlatego tak ważne jest szukać wsparcia od przyjaciół, rodziny, terapeutów. Istnieje wiele grup wsparcia, które mogą pomóc zrozumieć, że nie jesteś sam, sama w tej sytuacji. Kontakt z innymi osobami, które przeżyły podobne doświadczenia, może też tutaj być niesamowicie uzdrawiający. Pamiętaj, masz prawo do zdrowej, pełnej szacunku relacji. Zasługujesz na miłość, która nie boli, nie rani, ale wspiera i buduje. Jeśli jesteś w związku z osobą narcystyczną, to pierwszym krokiem jest zrozumienie, że Ty zasługujesz na coś lepszego. Dbaj o siebie, wytyczaj granice, szukaj wsparcia. Dziękuję, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.